sobotnie zawody w Limanowej, tak? No były, myślę, że udane dla mnie. Wygrałem w klasie i drugi byłem w grupie. No pogoda nam troszkę nie dopisywała, bo było troszkę deszczowo, takie mieszane. No warunki były ciężkie, bo jechaliśmy trochę po suchym, na gładkim sliku i w lesie część była naprawdę mokra i na sliku było no, bardzo ciężko. No ale ogólnie no, myślę, że zawody udane. No. Byle jeszcze pogoda nam się udała na jutrzejsze zawody, także no bo byłem zadowolony troszkę po suchym i cieplejszym asfalcie pojeździć. To też dziękuję i pozdrawiam kibiców i zapraszam na niedzielne zmagania. Weekend Limanowej, no, ciekawy, zmienny, oczywiście mówię o pogodzie, bo po prostu, no, co nas wybiło troszkę z rytmu, przede wszystkim nie, bo podjechaliśmy na drugim podjeździe wyścigowym, praktycznie byłem już na mecie, zatrzymali wyścig, musieliśmy wrócić, po czym no, zaczął padać deszcz i moją decyzją było pojechać na pełnym sliku, nie zmieniając opon i myślę, że to było bardzo dobrą decyzją, bo no to już dużo odskoczyłem chłopakom i no praktycznie wygrałem w klasie i drugi byłem w grupie. No, brakło mi 2 sekundy do Jerzego Gołębieskiego, ale to jednak do niego jeszcze długa droga i nie tym autem. Przystępujemy do 6. rundy GSMP oraz do podjazdów najpierw treningowych, później wyścigowych.